Słowo Boże mówi, że z owocu swoich ust nasycony będzie człowiek dobrem. Kiedy ja uwierzyłem w to, że moje usta są końcówką mocy, w moim życiu się bardzo dużo zmieniło. Ja zrozumiałem, że to, jak kształtuje moje życie, nie życie kształtuje mnie. To było dla mnie taka kropka na dnie. Ja naprawdę w to wierzę. Wierzę w to, że z owocu swoich ust nasycony będzie człowiek dobrem. Że dobro do twojego życia, do mojego życia, ono nie przyjdzie z zewnątrz. Ono nie przyjdzie przez innych ludzi. Ono nie przyjdzie od Boga z nieba. Ono nie przyjdzie ze świata. Ono przyjdzie z moich ust. Bo tak mówi Słowo. Człowiek nasycony jest dobrem w wyniku tego, co mówi. A człowiek i tak nie może mówić nic innego na dłuższą metę, jak to, w co wierzy. W twoim sercu jest wiara. Nie masz za mało wiary. Nie brakuje ci wiary. Ty ją tam masz. I musisz ją stamtąd wydobyć. A wiesz, jak ją zaczynasz wydobywać? Zaczynasz mówić. 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 I mówić. I mówić. I często ludzie mnie pytają, ile ja mam czasu coś wyznawać. A ja mówię, a jak bierzesz się za remont i bierzesz młot do ręki i masz rozwalić ścianę, to kiedy ta ściana ma być masz przestać ją w nią walić? Kiedy? Kiedy? Jak zrobisz dziurę, dwie, trzy, czy jak padnie? Jak padnie? Jak padnie? Ja mówię w swoim życiu do jakiegokolwiek problemu, póki on nie padnie. Póki nie padnie. Rozumiecie? Póki nie padnie. Do końca, do końca, do końca. Do końca. Kiedy będziesz dzisiaj uwalniał słowa, to pamiętaj, że to jest twój skarb. Nie podważaj wątpliwość słów wiary, które będziesz dziś wypowiadał, bo Słowo Boże mówi, że ty będziesz budował szczęście do swojego życia. Mów! Nie mów, tak w środku mi źle, tak mi trudno. Bo tam tak nie jest napisane. Tam nie jest napisane, że jak ci jest łatwo mówić, to łatwo to szczęście się osiągnie. Tam jest napisane, że ty masz mówić, a szczęście nastąpi w wyniku tego, że mówisz. Nie kombinuj. Rozumiesz? Rób właśnie w ten sposób. Właśnie tak. Wiecie, ostatnio obejrzeliśmy zagadką film pod tytułem Monachium. Na faktach film oparty o tym, jak zostali pozabijani przez Palestyńczyków izraelscy olimpijczycy w 1972 roku. I jak zareagował potem rząd izraelski. Bardzo mi się to podobało. Z różnych przyczyn, ale bardzo mi się podobało podejście ówczesnej pani premier Izraela. Wiecie, jakie było jej podejście? Nie rozmawiamy z terrorystami. Nieważne, jakie są koszta. Nikt nie dotknie Żyda, gdyż droga krew żydowska. I zaczęli wydawać miliony dolarów, żeby skasować każdego terrorystę. I wysłali specjalną grupę. I ta grupa jeździła po wszystkich krajach Europy. I wycinała do nogi tych, którzy to zrobili. I tych, którzy to zlecili. Do końca. Oni nie pytali, kiedy mają przestać. Było 11 do zdjęcia i 11 trzeba było zdjąć. To droga jest krew żydowska. Droga jest krew Chrystusa, która jest w twoim życiu. Nie możesz tego podważyć. Nie możesz powiedzieć, ile mam mówić wiarę. Aż diabeł zacznie uciekać.
Tak masz mówić wiarę. Do końca. Do końca. Jak teraz będziesz uwielbiał Boga, to powiedz: Boże, ja do końca będę mówił słowa wiary, bo Ty powiedziałeś, że z owocu moich ust będę nasycony dobrem. Ojcze, wywyższamy Ciebie za to, że jesteś czystą prawdą, że Twoje słowo, ono jest mocą, że Twoje słowo, ono jest siłą. Uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Twoje imię, czcimy Ciebie, jedyny święty, jedyny wielki, jedyny potężny, jedyny prawdziwy. Podnieś głos do Niego. Zasiał zamiast.
trzeciego dnia powstanie martwy on, a ojciec nie wierzchnie mu, Jezu, a to twój dom. Dziś chwili swego tronu rządzi wszystkim, co stworzone, a stawki, co go przyjmują, tu jest sobie żony. Niebawem wróci znowu on na miejsce prezydenta, kto wierzy w wieści nasze i kto słowa nie pamięta, i zawsze trochę Yeah.
miłujesz mnie i odtąd jestem z tobą. Fala, gente!
Yes, Saba. La Siena, Mane, la Manena. No, 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 no.
Oh.
każdy problem. Wywyższony, wywyższony, wywyższony.
kieruje sobie. Zanim będę komu innemu liderowała, to lideruję najpierw sobie. Zanim będę komukolwiek innemu liderowała, to będę liderowała sobie. Lideruję sobie. Grajcie, grajcie, grajcie. Powiedz i dziś postanów, że będziesz liderował sam sobie. Że będziesz liderował sam sobie. Że nawet jeśli wokół twojego życia nie powstałby lider, to ty z uwagi na to, że poznałeś Jezusa, będziesz liderował sobie. Będziesz liderował sobie. Powiedz, że będę liderował sobie. Będę liderował sobie. Będę liderował sobie. Nie będę czekał, aż ktoś mnie pobudzi, aż ktoś mnie rozkręci, aż
okres swojego życia. Pomimo to, że poznałam Jezusa jako Pana i Zbawiciela, miałam jednego lidera. Miałam jednego lidera i jednego trenera duchowego. I to jest bardzo ważne. Wiem, że w moim życiu przyniosło to sukces. A teraz chcę Wam powiedzieć drugą rzecz. Usługiwałam ostatnio pewnemu człowiekowi. I po mojej usłudze on zadzwonił do mnie i mówi tak. Nie bardzo wiedziałem, czy mi usłużyłeś. Zrozumiałem dopiero, gdy pojechałeś. Zapytałem się Boga, czym Agata mi usłużyła. Usłużyłam perspektywą proroczą, a perspektywa prorocza między innymi porządkuje rzeczy. I powiedział, że byłem w męskiej łaźni. I ty wyszłaś do tej męskiej łaźni. I tam było odkręconych 40 kranów. I tak naprawdę myłem się tylko pod jednym. Reszta była odkręcona i leciała z nich woda. I to mi dawało poczucie bezpieczeństwa, że tak dużo wiem, z tak dużej ilości rzeczy korzystam. Ale prawda jest taka, że korzystałem tylko i wyłącznie z jednego kranu. Obmywałem się tylko i wyłącznie pod jednym prysznicem. Inne leciały i marnowała się woda. I mówi do mnie, ty po prostu weszłaś do tej męskiej łaźni i zakręciłaś 39 kranów. I powiedziałaś, żebym stał pod tym jednym kranem. I wiecie, że to jest duchowa zasada. Nie ma takiej opcji, aby jednocześnie umyć się pod 40 kranami. W moim życiu liderstwo, ale w takim 100% tego słowa znaczeniu, że dałam 100% gdyby 100% zaufania człowiekowi, zaowocowało sukcesem. I nie ma takiej opcji, że w twoim życiu nie zaowocuje sukcesem. Nie ma takiej opcji. Pozakręcaj dzisiaj w duchowej rzeczywistości wszystkie krany, które zostały odkręcone, które ci dają fałszywe poczucie, że coś się dzieje, ale tak naprawdę się nic nie dzieje. Wiesz, jak to działa? Tu leci kazanie, tu leci muzyka, tu coś posprzątam, odpalę kazanie, wiesz, ale realnie żadnemu w ciele człowiekowi nie chce się poddać. Nie zadziała to. Na jakimś odcinku twojego życia musi zadziałać liderstwo. Rozumiesz? I ja ci daję 100% gwarantu, że jeśli wejdziesz w to na całego, będziesz miał sukces, bo ja mam sukces i jestem dla ciebie świadectwem w ciele. W ciele. W ciele można mnie dotknąć. Szokororowasa, kalarawasa, ho, kalarawasi, tolororowoso, kolororowasa, one me kente, verenemesa, kolororowoso, tolororowasa, szakolororowase, kiderenemese, kiderenemese, ho, sokolororowasa, tolororowoso, kolororowasa,
Ciebie, Boże, Ty, który dałeś nam zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. Tobie niech będzie wszelka chwała, wszelka cześć na wieki.
Święty Bóg zasiada na Syjonie. Święty Bóg zasiada pośród nas. Święty Bóg, On bierze mnie w obronę. Wyufam Mu, nie jestem sam. Święty Bóg zasiada na Syjonie. Święty Bóg
kogokolwiek w Twoim życiu nie działa jak trzeba do przodu, choć będziemy uwalniać moc z Ciebie. Moc szerzego domu.
żeby człowiek nie zaprzeczał. Niczego więcej nie potrzebuje od człowieka Bóg. Bóg nie potrzebuje niczego więcej od człowieka. To wielki lekarz. Chodzi o to, żeby mu nie szkodzić. Nie przeszkadzać. Hallelujah.